Dziś degustacja yerba mate, gruszka, jabłko. Za chwilę opowiemy Wam, jak smakuje ta yerba, ale zobaczcie, jak wyglądają dokładnie listki. Są kawałeczki gruszek i jabłuszek. Opowiem Wam, jak smakuje yerba mate, natomiast na samym początku chciałbym zaznaczyć właśnie, jak dokładnie parzyć yerba mate, bo parzenie yerba mate jest bardzo ciekawe. Żeby yerba mate nie gorzkniała, należy parzyć ją zawsze temperaturą maksymalnie 80 stopni. Jeśli macie termometr herbaciany, no to super. Jeśli natomiast tego termometru nie macie, to warto po prostu odczekać po zagotowaniu wody jakieś 4 minuty przy otwartym czajniku. Wtedy ta temperatura będzie właśnie idealna, te 80 stopni maksymalnie. Co jeszcze? Można oczywiście yerba mate parzyć, znaczy parzyć, właściwie bardziej macerować przy pomocy zimnej wody. To jest tak zwane tereré, czyli właśnie zalewanie zimną wodą. No a teraz właśnie opowiem Wam, jak smakuje. Ona była parzona na ciepło, temperaturą właśnie 80 stopni. Jest słodkawa w smaku, wyczuwalne jest jabłko, troszkę taki posmak gruszki, ale nie są to smaki bardzo intensywne, raczej takie delikatne, owocowe. I w związku z tym, że ta yerba jest odpylona bez gałązek, nie jest gorzka. Jest przyjemna bardzo w smaku. Zaparzona we French pressie, czyli w tak zwanej kawiarce. I na 1 litr dałem 9 gram suszu. Jeśli chcecie parzyć u siebie w domu w kubku takim zwykłym, no to na 200 ml wystarczy dać jedną łyżkę herbacianą, jakieś 3 gram wtedy jest na takiej łyżce i można zaparzyć nawet 2 razy. Natomiast jeśli chcecie parzyć tradycyjnie, tak jak w Brazylii, w Argentynie, w Urugwaju, to wtedy trzeba tych listków dać dużo, dużo więcej. Nawet 15-20 gram suszu, czyli jakieś 3-4 łyżki stołowe takie pełne i wtedy to będzie naprawdę moc. Ale pamiętajcie, jak zaczynacie przygodę z piciem yerba mate, to lepiej zawsze dać mniej tych listków i zobaczyć, jak nasz organizm się czuje. Dziękuję za uwagę i subskrybujcie nasz kanał. Pamiętajcie o naszym kompendium filmowym. Jeśli chcecie przeżyć przygodę i wypić herbatę w naszym towarzystwie, tutaj w herbaciarni, to zapraszam na naszą stronę internetową. Link jest pod filmem. Pozdrawiam.